Witamy Państwa w kolejnym odcinku filmu, w których prezentujemy techniki jiu-jitsu. Dziś zaprezentujemy jeden z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych rzutów w jiu-jitsu. Będzie to rzut Ippon Soinage. Prezentować będą go adepci z UKS Gladiator, mistrzowie Łukasz Zaniewski, drugi dan jiu-jitsu, Krzysztof Żebrowski, drugi dan jiu-jitsu i Gabrysia Siurnicka, czwarte Q jiu-jitsu. Zapraszamy. Rzut Ippon Soinage jest rzutem z grupy rzutów ręcznych, wykonywanych bardzo często przez zawodników na zawodach sportowych, ale również często wykorzystywany w samoobronie. W tej chwili Krzysztof i Łukasz pokażą, jak ten rzut wygląda. Jest to dość dynamiczny rzut, w którym partnera kierujemy zarówno ruchem naszych bioder, jak i przede wszystkim ruchem rękoma. Jak wykonać i jak nauczyć się tego rzutu? Przede wszystkim, jak zawsze, zaczynamy od uchwytu rękawa, jeśli jest to kimono, jeśli w samoobronie, to może to być jakakolwiek część garderoby. Jeśli tego kimona nie ma albo nie ma ubrania, bo na przykład przeciwnik jest w samej koszulce albo w ogóle bez koszulki, wtedy można również trzymać za nadgarstek, ewentualnie sklinczować, jeśli to jest bardzo bliski dystans, łokciem pod pachą przeciwnika. Na treningu uczymy się, chwytając przeciwnika, partnera za kimono, znów zbierając jak najmocniej kimono, żeby unieruchomić łokieć. Następnie następuje wychylenie, czyli kuzushi, znowu wyciągnięcie, tak jest, z jednoczesnym wejściem nogami pomiędzy nogi partnera. Znów wykonujemy dwa kroki i odkręcamy się tyłem do partnera. Biodra ustawiamy naprzeciwko bioder naszego partnera. Ręka tym razem nie jak w poprzednich rzutach biodrowych idzie za plecy, tym razem idzie pod pachę przeciwnika, przy czym bardzo należy uważać na to, żeby nie włożyć tej ręki za głęboko na swoje ramię, dlatego że może się to skończyć, jeśli nie skontrolujemy dobrze ręki, duszeniem przeciwnika. Zatem rękę układamy na bicepsie albo na zgięciu łokciowym i wyciągając lekko biodrami do góry, kierujemy ręką. Z tej pozycji, jeśli już oderwaliśmy partnera od ziemi, możemy go rzucić albo na bok, albo w drugą stronę. Wszystko zależy od naszej inwencji i od tego, gdzie chcemy partnera rzucić. Wykonujemy rzut. Jeszcze raz pomału, czyli wychwyt ręki, wychylenie, wejście nogami, ustawienie ręki, nabranie na biodra i decydujemy o tym, w którą stronę partnera chcemy rzucić. Wykonajmy zatem ten rzut w normalnym tempie przez Krzysztofa i Łukasza. Ta druga forma rzutu, którą Państwo widzieliście, jest to już zaawansowany rzut Ippon Soinage z zejściem na kolana. W zawodach sportowych, jeśli jest to judo, walka wtedy jest już zakończona, przeciwnik ląduje na plecy. No, jeśli jest to jiu-jitsu, walka toczy się dalej, o ile przeciwnik wylądował we właściwym momencie. Zróbmy zatem ten rzut jeszcze raz w normalnym, szybkim tempie, w sposób zaawansowany, jak można go wykonywać. Teraz pokażemy Państwu, jak ten rzut można wykorzystać w samoobronie. Pokażemy teraz Państwu, jak wykorzystać rzut Ippon Soinage w typowej samoobronie. Partner, przeciwnik będzie atakował ciosem prostym z ręki tylnej, czyli z nogi zakrocznej, uderzeniem prostym. Na razie nie reagujemy, tylko partner robi uderzenie, tak jest. I w jaki sposób reagujemy na taki właśnie atak, chcąc wykorzystać oczywiście rzut Ogoś. Partnerka, czyli w tej chwili Gabrysia, schodzi przede wszystkim z linii ciosu, blokując ręką bliższą rękę, która nas atakuje. Następnie przechwytuje, wchodzi do rzutu Ippon Soinage, trzymając rękę i mocno za rękaw, biodrami wchodząc nieco dalej i wykonując rzut. I zróbmy teraz całość. To jeden z przykładów wykorzystania rzutu Ippon Soinage. Kolejnym bardzo popularnym sposobem wykorzystania tego rzutu jest obrona przed duszeniem przed ramieniem z tyłu, gdzie przeciwnik próbuje założyć nam duszenie,
będąc za nami. Pierwszą rzeczą, którą robi Gabrysia w tej chwili, to jest wychwytuje rękę, stara się włożyć palce jak najbliżej swojej szyi, żeby uniemożliwić duszenie. Drugim elementem jest momentalne obniżenie bioder po to, żeby uniknąć wychylenia naszego ciała do tyłu poprzez odciągnięcie naszej głowy, czyli zróbmy to jeszcze raz. Stoimy tyłem. Kilka elementów. Obniżenie bioder, włożenie rąk i następuje rzut i ponsoinage. Zróbmy to teraz w normalnym tempie. To oczywiście tylko dwa sposoby z bardzo wielu wykorzystania tego rzutu i ponsoinage w samoobronie. Jak widać, nie jest on trudny, łatwy do nauczenia. Bardzo często można go wykorzystywać. No i przede wszystkim jest bardzo efektywny. Zapraszamy serdecznie do trenowania w UKS Gladiator. Jak Państwo widzieli, można się bardzo łatwo nauczyć samoobrony, łatwych rzutów, które będą na pewno skuteczne w samoobronie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mogą u nas ćwiczyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety, młodzież, dorośli i dzieci.